Cześć, witajcie moi drodzy na kanale Zrób to sam. Dzisiaj pokażę Wam bardzo prosty sposób na zrobienie plastiku. Może to zabrzmi dziwnie, ale rzeczywiście to, co tutaj mam na ręku, to jest taka ciekawa masa, która troszeczkę przypomina plastik. Jest bardzo twarda, tak jak plastik, a robi się w bardzo prosty sposób. Będziemy potrzebować właściwie tylko dwóch składników, już Wam je prezentuję. Będziemy potrzebować mleko oraz ocet. Do tego mam sitko, miskę, którą można włożyć do mikrofali, filiżankę i łyżeczkę. I wlewamy mleko w jedną filiżankę do miski, po czym podgrzewamy 1,5 minuty w mikrofali. Do podgrzanego mleka dodajemy 4 łyżki octu. Następnie mieszamy przez około minutę. Już teraz widzimy, że pod wpływem octu białko w mleku się ścina i wytrąca się serwatka. Po minucie przelewamy serwatkę przez sitko. Następnie odsączamy i odciskamy serwatkę. Zbieramy całą masę, która się tutaj wytrąciła i kładziemy na ręczniczek kuchenny. I pozostawiamy do wyschnięcia. Masa jest dosyć specyficzna, troszkę przypomina suchy twarożek. Z jednej strony jest wilgotna, a z drugiej strony jest krucha i sucha. Możemy ją pozagniatać troszeczkę. Musi schnąć około 2 dni, ale zanim zupełnie wyschnie, nadamy jej jakiś ciekawy kształt. I po 2 dniach mamy gwiazdkę, serduszko i kuleczkę. I co ciekawe, te moje kształty są bardzo, bardzo sztywne i bardzo twarde. Super twarde. Możemy z tej masy zrobić dużo ciekawych rzeczy. Troszeczkę zachowuje się jak modelina. Na przykład breloczki do kluczy albo zawieszki do naszyjników. W
każdym razie jest to bardzo ciekawy sposób na zrobienie takiej masy, która przez to, że wysycha, twardnieje i przypomina plastik. Właściwie ciekawie pachnie. Pachnie troszeczkę jak jogurt. Nie czuć w zapachu zupełnie octu. A właśnie ten zapach jogurtowy jest zapewne pochodną mleka. Pochodną tego, że w środku, że nasza masa jest zrobiona na bazie mleka. W każdym razie jest to ciekawy sposób na utworzenie takiej masy. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak jest, jeśli się ten filmik Wam podobał, będę bardzo się cieszyć z lajków. Zachęcam Was również do subskrypcji naszego kanału oraz do oglądania innych naszych filmików. Do następnego razu. Cześć!